Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Sidwerek i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Darkest Dungeon. Za dużo Darkesta ostatnio. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Sidwerek i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Jade Empire. Cóż powiem więcej, zastanawiam się, cóż to jest za ustrojstwo, ale pomijmy ten temat, swoje domysły możecie pisać w komentarzach i ruszmy do walki z cesarzem. Ale oczywiście zanim to zrobimy, rozwijmy sobie postać, ponieważ, no cóż, każda chyba pomoc się przyda przeciwko potencjalnie jednemu z najsilniejszych oponentów w grze, którego do tej pory spotkaliśmy. Choć może pustoszyciel jest silniejszy, bo jak wiemy doskonale, w grach tak właśnie bywa, że bossowie opcjonalni, chyba pustoszyciel takim właśnie był, jakby nie wiedział, są silniejsi od tych głównych. To się z Final Fantasy w sporym stopniu wychodzi, a pewnie i Final Fantasy skądś to podciągnęło. Tam właśnie tak jest, że te Omega Bossy po prostu... Ostatni boss w grze? Omega Boss, to jest największe, co cię może spotkać. Czy tam Mega Boss, a różnie jest to nazywane. Nie jestem pewien, które określenie jest najbardziej oryginalne i poprawne. Dostałem pułapeczką, bardzo miło. No dobra. Sądzę, że nawet troszeczkę zmniejszonym chi mogę bez problemu uszyć na cesarza. Miejmy nadzieję, że tym razem znowu nie wystawi przeciwko mnie 101 asasynów jak chwilę temu, kiedy z nim walczyliśmy tutaj na dole. Chociaż bardziej z jego służbą. Bo on sobie uciekł. Och, a więc teraz przechodzimy do rzeczy, tak, panie cesarzu? Zobaczymy, jak jest silna boska istota. Albo i nie. Niczego cię nie nauczyła sytuacja sprzed chwili? Naprawdę? Niczego? Trochę to smutne. No dobra, jak to mawiają, nie to nie, łaski bez. Łaski naprawdę bez, poczekam, postoję. W końcu i tak cię dopadnę i rozszarpię na strzępy. Chociaż w sumie, no jak mówię, ja nie mam wiele przeciwko temu cesarzowi, bo... po prostu zrobił to, co uważał za słuszne, ale... ale teraz już nie robi tego, co jest słuszne, więc... jednak trzeba go powstrzymać. Jestem ciekaw w ogóle, właśnie jakie plany dokładnie miał Eli i jego brat. Co oni by zrobili, gdyby to oni byli cesarzami? Czyli cesarzem oczywiście, gdyby oni byli, bo cesarzami to nie ma dwóch cesarzy. Ale cóż... ciekawe, czy również postąpiliby dobrze? Czy może źle? Kto tam to wie? W sumie ciężko powiedzieć, że decyzja była dobra. Na tamten moment może i tak, ale patrząc, jakie ma teraz konsekwencje. Ocalił miliony. A teraz kolejne miliony przez to zginą, jeżeli my tego nie powstrzymamy, więc... no cóż. Jeżeli w sumie susza nie będzie miała teraz miejsca z jakiegoś powodu, po tym jak już uwolnimy wodną smoczycę, to w sumie cesarz tak źle nie zrobił. Bo nie wiemy, ile osób zginęło przez duchy, ale zgaduję, że mniej niż zginęłoby przez tą suszę. Postrzegam, że ten kraj ma pewnie naprawdę wielu mieszkańców. No ale cóż, nie nam to jeszcze osądzać, ponieważ nie znamy wszystkich faktów i szczegółów. Jak będziemy je znali, będziemy mogli osądzać. A póki co jednak, panie cesarzu, skoro mi tutaj dałeś te kapliczki, to weź pan wreszcie do diabła i stań do walki ze mną, choć wcześniej zapiszemy grę. A jak was ciekawi, czy mam tyle punktów nierozdanych, to po to, że gdyby na przykład taki cesarz okazał się trudnym oponentem albo jakiś inny w przyszłości, to żebym mógł sobie rozwinąć jakieś zdolności, które będą go kontrolować, prawda? Te, których najczęściej używam i tak mam już świetnie rozwinięte, więc nie czuję potrzeby dalszego ich rozwijania. Albo ich podobnych. O. A więc nareszcie. Oczywiście masakra mników nigdy nie byłaby dobra, jakby nie wziął, no ale... jednak kurczę, no... jakby nie spojrzeć, wybrał mniejsze zło. To, że poszalał i w ogóle, to już inna sprawa. Jak to on jest niewrażliwy do diabła? Aha, on może zmieniać sobie wrażliwości, tak? O, to gnida! Ale menda! To weźmy teraz w Y Demona w takim razie. Ale on może to płynnie robić. Teraz na miecz zrobił odporność. Jestem ciekaw, jak te odporności konkretnie działają.
Krunże jest bardzo trudnym oponentem. Bo nie do końca wiem, jak z nim walczyć. Trzeba bardziej skupiać się na zmienianiu ataków. A co jak co? Cesarską siłą dysponuje. Godny miana imperatora, jakby nie wziął. A te jego niewrażliwości doprowadzają mnie do iście białej gorączki. Zobaczcie, że chwilowo zbytnio nie komentuję jakoś bardzo interesująco, ale no jak widzicie, naprawdę sprawia mi on niezłe problemy, bo jeszcze kiedy jest niewrażliwy, to ponadto tego, że ja nie zadaję mu obrażeń, to on jest nieodpychalny. Co jest bardzo, ale to bardzo uprzykrzające życie. A nigdzie nie jest pokazane, na co aktualnie jest odporny, chyba że ja jestem ślepy. Ma jakaś aura się wokół niego pojawia, której ja nie jestem w stanie dostrzec. Jeszcze włócz nie wyciąga, kiedy ja mam styl do walki wręcz, a to jest oczywiście jedna z najlepszych kontr na taką taktykę. W ogóle takie pytanie... A, zapomniałem. Zapomniałem. Chciałem się spytać, gdzie jest moje wsparcie, ale przypomniało mi się, że w poprzednim odcinku przecież do diabła ktoś się całe powalił na ziemię! Do diabła. Chyba niestety przegramy pierwsze podejście do tego pana. Ze smutkiem stwierdzam. Też będę się jeszcze starał, ale nie zostało mi już wiele. Ta przerwa niestety dwumiesięczna troszeczkę stępiła moje zdolności walki. A ta gra niestety wcale taka prosta nie jest. Jeszcze jak normalni oponenci, to żadne wyzwanie, to bossowie klepią dupsko. Nie wszyscy, ale niektórzy tak. Chociaż wyjątkiem niechaj będzie taki pewien ojciec pewnego bohatera, który nie był raczej zbytnim wyzwaniem, ale ci późniejsi już czym dalej w las, tym bardziej boli. Ale prawie go pokonałem za pierwszym razem po takiej długiej przerwie, taką ciężką walkę. Nie czuję się jakoś szczególnie źle z tym faktem. Też bardzo mnie wkurza, że on zachowa magię wiatru, która jest strasznie uprzykrzająca życie. Co doskonale wiemy po walce z Gio. Walka z Gio też była trudna. No jednak wydaje mi się, że Emperor jest na podobnym poziomie. W sumie ciekawe, że Emperator aż tak dobrze walczy. Znaczy ma iście boską moc, to wiadomo, ale... Tak sobie dobrze radzi z walką. Też z drugiej strony też normalne, wiesz, władcy musieli umieć walczyć w tamtych czasach. Nawet i w późniejszych musieli, więc w tamtych definitywnie. Odporny i na to? Co jest do diabła? Teraz sobie te odporności w jaki sposób zmienia? Ja myślałem, że po kilku przyjętych atakach po prostu sobie je zmienia. On sobie je kurczę na loterii losuje chyba. Nagle niewrażliwość. Od czego to do diabła zależy? Gdybym ja to wiedział, ta walka byłaby milion razy prostsza. Nie jestem w stanie tego rozgryźć. Jak dokładnie on ma jakieś odstępy czasowe pomiędzy tymi zmianami, czy jak? Czy może... Tak! Osztymendo, zrozumiałem! Osztymendo, doszłem do tego! Doszłem do sedna sprawy, kurde bele! Teraz nie masz żadnych szans, towarzyszu. Towarzyszu Cesarzow, nie masz pan żadnych szans od tego momentu. Ja już pana rozgryzłem. Kiedy pan wyciągasz broń do walki w zwarciu, broń do walki w zwarciu jest nieskuteczna. Kiedy wyciągasz piąski, to moje piąski nic nie robią. A masz jakiś styl paraliżujący? Zły klawisz kliknąłem, świetny ja. Taki dobry ja. Taki dobry Silverek. Niekoniecznie to chciałem kliknąć, znowu zły klawisz. Jeszcze nie wyciągnąłeś, o ty w mordeczkę. Dobra, cofnijmy się, bo wiemy jakie te zdolności potrafią być uprzykrzające. O, nie skończyłem jeszcze roboty, ja już cutscenka. Czyżby jakaś druga faza, demoniczna forma, czy coś w ten deseń? Jedno jest pewne, zachowuje się jakby dostał troszeczkę stresiku.
Dobra, jakbym wiedział od początku, jak on działa, to panie i panowie za pierwszym razem padły po prostu bez problemu. Też mój skill zaczyna powoli wracać, mówię to dostając baty jak nie wiem co. Ale mniejsza. Hop. White Demon na niego po prostu jest bardzo słaby, bo on ma włócznia. Włócznia i White Demon to nie jest coś, co jest dobre. Dla mnie, rzecz jasna. A czyli gdybym nie miał włócznia, on białego demona, byłoby dobrze, no ale cóż. Mistrz Li przybył. Ciało cesarza. Jakiś okruch, tak? Cóż. To jest wzrok, który oznacza wielką chęć. Wedle planu, tak? Mamy wiele do omówienia. I'm sure there is, my student. Your abilities have grown immensely, but it also does my heart good to see that you have remembered the basics of what I taught. Even the flaws. Death has come to you, but life can be regained. I will guide you through madness to the light. Follow the pillar of light. Bożyszcze tłumów, jak ja wyglądam. Raczej oczywiście oni. Ale ja pierdzielę, nie mam słów co tego, co właśnie się stało. Mówiłem, że to jest wzrok pożądania, nie? No i mój plan o tym, że mistrz chce przejąć władzę, kurczę, pieczone wraz może ze swoim bratem. Super. Świetnie. Siverku, nie masz racji, mistrz to dobry człowiek. Oczywiście. Całą serię to słyszałem od wielu osób. Skąd te podejrzenia? Jak to mawiają? Tym jeszcze mógł coś przeciwko temu zrobić. A to był chyba najkrótszy rozdział w całej historii tej gry i wielu innych. On trwał chyba z 40 minut. Jak ja gadam, jakbym nie gadał, to on trwałby 20 minut. Co do diabła. Czy może to z 30, no. O, rozdział 5, w którym interweniuje wodna smoczyca. Ujawnia się prawdziwa historia, dziedzictwo mniejsza dusz zostaje odzyskane. Klęska cesarza Sunhaja miała wszystko naprawić, ale jednym precyzyjnym ciosem mistrz powalił cię na ziemię. Okazałeś się pionkiem w jego starannie zaplanowanej zemście. Królestwo dusz rozciąga się przed tobą, ale z oddali dobiega wezwanie. Nie jesteś jeszcze stracony dla żyjących. Szte, cholercia mać. No i teraz mamy spory problem. I ktoś mi mówił, że jak kiedyś trafię do jakiejś pokręconej krainy, to mam się porozglądać po okolicy za wszelką cenę. Bo mogę znaleźć tutaj coś ciekawego. I miał kuźwa rację. I miał faktycznie rację. A to co to było przez chwilę? To było po prostu to, że... Znaleźliśmy tutaj to. Rozglądajmy się jeszcze, jak znaleźliśmy tutaj demoniczny miecz.
To może jakaś demoniczna kusza i coś się znajdzie? Czyli te latarnie wyglądają strasznie creepy, jak tak latają. Demoniczna kusza, tak? Chciałoby się, Silverku, chciałoby się. Jedna broń dystansowa, ta i to Mirabelka. Jakby nie wiedział. Oczywiście są też zaklęcia, ale mówimy konkretnie o broni. A zaklęcia są bronią, ale w takim troszeczkę bardziej powszechnym znaczeniu. To mi chodzi dokładnie o jakiś przedmiot broń pod postacią przedmiotu, a magia w niektórych grach jest przedmiotem, jak na przykład jest zwojami czy czymś, ale tutaj niekoniecznie w ten sposób ją można nazwać. Jak się rozglądam, bo jak znalazłem ten demoniczny miecz, to faktycznie jeszcze coś innego może by się znalazło. Ale póki co jedne, co mamy, to zagubioną duszę, którą ubóstwiam, jak doskonale o tym wiecie, jest to mój ulubiony przeciwnik, poza słoniami, rzecz jasna. Słonie zawsze number one. Ale to jest taki mój osobisty number two. Też żaby nie są zbyt fajne, no ale cóż. Your master betrayed you, as he once betrayed his brother. A revenge years in the planning. Nazwijcie mnie prorokiem. Ale wcześniej nas ostrzegała, że Mistrz nas zdradzi. Nie mogę powiedzieć tego wprost, nie wie, że oni jest totalnym... Nieważne. Nieważne. Szukam jakiejś kuszy demonicznej. Ale chyba nic takiego jednak nie znajdę. No cóż, ja szukam po mapie, bo tam tej mapy za bardzo nie widzicie, ale nie ma znaczenia to, bo na tej mapie naprawdę nic ciekawego nie jest. Ale można zobaczyć, który teren się już odkrył, a który nie. Kolejne duchy, tym razem Lord. Dość mocny rodzaj ducha. Chociaż niezbyt trudny w pokonaniu i zdecydowanie w pierwszej kolejności, pomimo tego, że zajmie mi obarzeń jest mniej wytrzymały, wolimy zdjąć zagubioną duszę. Zresztą to, że jest mniej wytrzymały, to chyba oczywiste, że bijemy go w pierwszej kolejności. Zwłaszcza, że ma wkurzający i mocny rodzaj ataku. Lord duch niby silniejszy, ale siła to nie wszystko. Ważne jest też, w jaki sposób ją wykorzystujesz, a tamten oponent wykorzystuje ją w bardzo niemiły sposób. W przeciwieństwie do tego, którego wcale tak trudno nie jest pokonać. Jeden na jednego nie ma najmniejszego problemu. Zresztą nawet jak był ze wsparciem, to i tak nie wykorzystywał za bardzo okazji, a tamten by mnie strzelał po plecach, aż moje plecy stałyby się w nie najlepszej kondycji. Chociaż już chyba nie są, bo jestem trupem! Jakby nie wziął! Jestem do diabła nieboszczykiem. Ja w tym momencie chyba jestem już duszą, a nie nieboszczykiem. To niby jedno i to samo, ale z drugiej strony... Jakby byłbym nieboszczykiem, to mógłbym być zombie. A tu jestem dosłownie duszą. Chyba, że jestem też przeniesiony ciałem. Kto to w sumie wie? Ja nie. A wy? He wanted you vulnerable in your moment of triumph. A więc to jest ten problem, tak? To jest ten problem, o którym wszyscy mówili przez całą grę, że... Ja ci mówię, z tym twoim stylem coś jest nie tak. Zajebisty, ale coś mi nie pasuje. A więc kuźwa, tego akurat nie załapałem, że to może o to chodzić. Jest nawet to wykorzystał przeciwko mnie. Co to jest za menda społeczna? Gdzież oponent? O Boże, jak daleko. Co on tam z tak daleka mi tutaj kombinuje? Opsiup! Więc zagubione dusze mają dwa różne rodzaje masek. To jest całkiem fajne, że tu oponenci mają różne wariacje. Lubię takie smaczki. Choć czasem przeszkadzają. In his hands, reassembled. He will consume my power, but all is not lost. Seek my light. Jestem ciekaw, ile czasu konkretnie minęło w normalnym świecie, jak my tutaj tak podróżujemy. Oczywiście ile minie, patrząc, że normalny, popularnie bohater pewnie nie powinien chodzić w kółko i szukać przedmiotów, chociaż demoniczny miecz to tam ja popularnie też chciałbym znaleźć. Ale cóż. Ale powiedzmy, jestem ciekaw, ile tego czasu minie. Ile czasu jakby minęło, odkąd umarliśmy, a znaleźliśmy się tutaj. Czy to była sekunda? Mniej? A może właśnie godziny? Któż to wie? Że jak mistrz jest takim genialnym strategiem, to powinienem przewidzieć, że smoczyca może się wtrącić i nas jakoś spalić, nam ciało czy coś. Może tutaj też ciałem jesteśmy.
Wtedy możesz najwyżej tylko się przygotować na nasze przybycie. Ale wątpię, wyglądamy definitywnie jakbyśmy byli jakąś duszą tylko i wyłącznie. Lord Duch. Kto w ogóle tą nazwę na to? Kto na tą nazwę w ogóle wpadł? Ja się zastanawiam. Niestety z tymi tłumaczeniami no nie jest zbyt dobrze, chociaż z drugiej strony Ghost Lord. A co, tyle tych lordów, kurde? Wszędzie lordowie? Ile tych lordów tu poumierało? No ma to sens. W tamtych czasach lordów było od groma. W tych czasach w Polsce prezydentów miasta, czy tam burmistrzów i tak dalej, też jest całkiem dużo. Your master claims the throne and my power. He will rule as a god unless he is stopped. Cesarz też mówił, że będzie bogiem i w ogóle. No i skończył tak samo jak osoba, która to śpiewała wcześniej. Nieważne. Nieważne. Skończmy ten temat. Skończmy ten temat. I porozglądajmy się jeszcze trochę po okolicy. Oczywiście, żeby nie przedłużać, wyciąłem większość moich tutejszych poszukiwań i stwierdzam, że nic tutaj nie było. No cóż, przynajmniej dostaliśmy demoniczny miecz, nie ma co psioczyć, jest dobrze. Jestem ciekaw w sumie, gdzie my w ogóle idziemy, do jakiegoś kucze świecącego się czegoś. Czyżby to coś byśmy tutaj mogli się dogadać ze smoczycą? A w takim razie czemu bronią jej te wszystkie dusze? Czyżby to miał być jakiś test dla nas, czy jak? Przyznaję szczerze, nie mam bladego pojęcia, ale cóż, smoczyca jest, jakby nie spojrzeć, dość dziwna, więc cóż. Jest boginią, ale jak każda bogini oczywiście musi gadać zagadkami i nie mówić całej prawdy. Tego nie lubię. A teraz jak na złość pewnie będzie gadać całą prawdę, tylko prawdę, jeszcze więcej prawdy. Jakby wcześniej ją powiedziała, byśmy się może przygotowali jakoś. Jak mistrz ma tą kontrę, to dobrze, niech sobie ją ma. Ale byśmy byli przygotowani przynajmniej na zdradę. A mówiła coś o tym, że zdrada może przyjść z jakiegoś kierunku, to mogła powiedzieć, że może mistrz Li cię zdradzi. Oczywiście jakby gracz był za mistrzem Li w pełni, to... No. Z bogami to się nigdy nie dogadasz. Dobra. Co tu się dzieje? Albo lepiej nawet, gdzie jesteśmy, jak ja się tutaj znalazłem? Your master, Sun Li, the glorious strategist, betrayed you. He killed you to claim the power of the Emperor, my power, as his own. You are dead. I am the Water Dragon, immortal guardian of the path to the underworld. I shepherd the dead, leading them to my holy temple in Dirge. But 20 years ago, the Emperor and his brothers attacked Dirge. They burned my temple, slew my servants, and defiled my body so the Emperor could claim my power. When Emperor Sun Hai fell, I reclaimed some of my power, enough to call your spirit here. But now I am fading once more. On to trochę tłumaczy, czemu nie mogła zbyt dużo gadać, chociaż to już wcześniej wiedzieliśmy. Ale jakby powiedziała zamiast, spodziewaj się ataku z bliska. Spodziewaj się ataku od mistrza Li. Nawet patrząc, że srebrzysty oni nie jest zbytnio kumaty czasami, to by chyba zakumał. Cóż. Dlaczego mistrz Li miałby mnie zdradzić? Your former master has long desired power. To impose his will on the Empire. His plan took years to form. Czyli miałem rację z tym wyścigiem po władzę. He consumes my essence to become a god, but he does not yet fully control his power. That is why I could bring you here, and why we can speak now. My strength wanes. We must act quickly. For you to fulfill your destiny, I must send you to Dirge now, while Sun Li struggles to control his newfound power. Jeśli to wszystko zaplanował, jego kłamstwa trwają o lat i ty wydaje się, że faktycznie je znałaś. The glorious strategist knows patience. Li has planned this for 20 years. When Dirge fell,
He rescued you only because he believed you were a tool he could use. You will learn this and more, but we must move quickly. When he discovers what I have done, he will try to seal this realm and prevent me from staying in the Gurge. Prawda jest taka, no nie rozumiem, co mam zrobić, żeby się wskrzesić, albo żeby chociaż móc zabić go z mojej duchowej formy. My temple at Dirge is defiled. I do not have the power to restore you to life. But I can send your spirit to Dirge, so you may cleanse the taint corrupting my holy sanctum. Ah! Hurry, if you restore the fountains of Dirge, I can restore you to life. If you do not, Master Lee will become unstoppable. Jeżeli tak samo niepokonany jak jego brat, to nie ma problemu. Abbot Song, he will help you restore the fountains of Dirge. O bogowie. Nie tak się spodziewałem, że to miejsce będzie wyglądać, no ale cóż. Bądź co bądź w zaświatach w tej grze, tak na dłuższą metę, to jeszcze nie byliśmy. Ale cóż, to co się będzie kryć w lamencie, z czego będziemy musieli go oczyścić i co dalej się okaże, że nie zostało nam powiedziane, chociaż powinno, dowiemy się już w kolejnym odcinku. Oczywiście zawsze można pomyśleć, że ta smoczyca nie wiedziała tego tak naprawdę, ale... Jak miała podejrzenia, to mogła strzelić. Chociaż. Aż to by nam zaburzyło naszą ścieżkę. Byśmy patrzyli wtedy w dwie strony zamiast w jedną, a według ideologii tych właśnie typowych dla tego cesarstwa i tej gry, no to takie trochę byłoby złe i w ogóle. Ale ja czuję, że ona wiedziała. Może to miała być próba dla nas, to wszystko co się teraz dzieje. Może jakiś mamy wyższy cel potem, jak już pokonamy mistrzali. A któż to wie? Nie mi osądzać, ale dziękuję za oglądanie. Do następnego razu. Cześć.